Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z Say World Thunder z tej strony Krypsalik. Dzisiejszy odcinek będzie przeznaczony, czy skupiony tylko na jednym czołgu, a jest mianowicie to Premka, czyli T-14, jest to czołg amerykański i oraz klasyfikacja jako czołg ciężki. Dlaczego? Ponieważ ma po pierwsze gruby pancerz w porównaniu do Shermanów, jest bardziej skontowany, więc ten czołg dużo odbija na swoich tierach, zwłaszcza czy na downtierze. Na wyższych tierach, czyli jak 5-7, no to potrafi czasami coś tam odbić, na przykład od Tygrysa to tym bardziej odbije. Czy tam od... rzadziej już od Panterki, bo Panterka już ma większą penetrację, jak spotka się Isa, no to... No to tutaj już jest ciężka sytuacja, bo tutaj już różnie bywa. Najsłabsze miejsce oczywiście tego czołgu to jest ten karabinek, czyli w tym miejscu, także jak ktoś spotka T-14 i nie wie gdzie strzelać, to można tutaj strzelać, bo tutaj zawsze wchodzi najłatwiej. No i najsłabszy punkt tego czołgu to nie jest cały kadłub, tylko najłatwiej wycelować wieżę. Wieża jest jak masło, ale dość dużo ludzi gra, to znaczy dość dużo ludzi jak spotyka ten czołg, to zawsze strzela w kadłub. Po prostu może dlatego, że ludzie rzadko go spotykają, a po prostu nie wiedzą jak z nim walczyć, no to już wam mówię. Najłatwiej go niszczyć tylko w tym miejscu, czyli na wieży albo przez karabinek. Oczywiście po boku też ma dość dobry pancerz, także fajne jest to pojazd, jeśli mowa o kontowanie. Najsłabszy pancerz to rzecz jasna tutaj, ale to wiadomo, bo to w końcu silnik, a on nie ma być jako najgrubszy, tylko po prostu, aby miał jakikolwiek pancerz. No i tutaj mamy słynną 75, czyli jak to wszystkie Shermany, czyli mamy pociski M61, oczywiście też ładuję trochę pocisków APCR-ów, czyli T-45. Dlaczego? A no, przydają się czasami w przypadku, jak spotkam Tygrysa, czy na przykład Panterkę, to się wtedy to przyda, także też warto to ładować. No i też mamy 50 car, także 50 car to się przyda przy spotkaniu na przykład samolotu, a jak nie samolotu, to na przykład pelotka. Także taka to krótka historia i też od razu mówię, że ten czołg nie zakupiłem normalnie przez za pieniądze czy za złoto, tylko zdobyłem go za pomocą kuponów, czyli tutaj był sklep. Teraz zbieram kupony i próbuję odblokować sklep, aby zdobyć sobie Churchilla. Także jest to fajna sprawa. I tak mi się na przykład udało zdobyć te 14. No i co? Pokażę wam jak to wygląda, także odpalmy sobie pierwszą bitwę, mam nadzieję, że będzie faltowna. A dlaczego? Ponieważ ja nie posiadam podwójnych użyć, więc trochę będzie tak ciężko z tym. A, i jeszcze jeden fajny pozytyw tego czołgu to jest taki, a mianowicie zobaczcie jaki jest koszt naprawy. Tylko 790 jednostek. Porównaj do M6A1. To jest 3000, także inne tutaj są koszty naprawy. No ale faktem, że M6 posiada dwa działka, to znaczy jedno główne działo i te mniejsze działko to już inna historia. Ale w końcu ten czołg ma nie na celu być taki fajny do badań, no dobra, coś tam może pobadać, co nie? Ale on ma na celu zarabiać, dlatego to są takie niskie koszty właśnie utrzymania tego pojazdu. On ma na celu tylko zarabiać pieniążki. I mamy port Noworosyjsk. Także tak to się prezentuje. Boję się, że jest uptier. To znaczy powiem tak. Ja Tygrysa H1 nie boję się kompletnie. Dlaczego? Bo łatwo go zabić. Wystarczy mu celować mu tam, gdzie jest własdowódcy. Taki tam cycuszek przysłowiowo. Tam łatwo go zabić. Gorzej jak spotkam Tygrysa E, bo Tygrys E też ma taki cycuszek, tylko ten już cycuszek, jakby to powiedzieć, nie wchłania tak fajnie ładunków jak Tygrys H1. Także tutaj już jest trochę gorzej. Ale może chyba nie są aż takie wyższe tiery, tylko 5-3. Więc tylko spotkam na przykład tego Tygrysa H1 i Panterkę D. No i oczywiście słabe tego Pazera 470. Dobra, no to także tak to wygląda. I jak też od razu wam mówię... O mój Boże, czekaj. Gajin. A dlaczego mi załadowałeś pociski AP zamiast APBC? Aha. No to jest trochę gorzej. Nie to, że Gedzie mi załadował gorszą amunicję. Nie wiem jakim cudem, jak miałem wybraną tą najlepszą. Dobra. Będzie większe wyzwanie. Ajajaj. Aha. Tutaj już czołg dostał, czyli Challenger. Nie no, ale to jest bardzo niedobrze. Jedynie co ja mogę przybijać już na chwilę obecną to tylko Panzery. 4, zwykły Panzery 4. Jeszcze mogę przebić na spokojnie jakiegoś tam Japońca, czy na przykład Francuza.
Ale tak to już jest do dupy. I to bardzo. Co tam cztery widzisz? O Jezu. O Boże. Nie mam go strzelał? No bo jedziemy, póki możemy jechać. Oj, oj, oj. Ta, no to fajnie gra się bawi, że mi tak załadowałem. A dobra, przeżyliśmy. Jak widzicie, Mantelkę wycelowała mi wieżę, więc zniszczyła mi zamek ciała i zabiła załoganta, czyli do działonowego. Także trochę tak kiepsko. I tak w ogóle kiepsko, że mam tylko tę amunicję. Ale cóż. Także nie wiem co się stało, ale Gedzin coś mi odwalił. Albo ja coś kliknąłem i ty nie zauważyłem. Też to możliwe. Najwyżej zobaczę na nagraniu, co tam się stało. Ale dobra, jedziemy. Jeszcze żyjemy, także to się liczy. Co tam martwa panterka? Tutaj żywa panterka! Tak. A, nie mogę tak tutaj sprawdzić, to szkoda. No chyba to biorę M61. Wiem o tym, że miałby ten odcinek tylko na T14. Ale dobra, już użyję te M61, aby nie była taka gorsza bitwa i przepraszam, że tak się stało, że takiego trolla mi ktoś zrobił z tymi AP, zamiast mieć te pociski APBC. Ale dobra. To może zrobimy już winik jakiś optymalny już na tym M61. Bo tam przebijemy panterkę już na spokojnie, bo mamy dość potężną penetrację, czyli jest 149. I jeszcze mamy mniejsze działko, które przyda się przy okazji, jakbyśmy spotkali coś po boku. Albo jakieś tam brodki. Pewnie się zastanawiacie, czemu ja strzelam samolot? A ponieważ dlatego, że dość często mi się przytrafia, aby komuś zabił pilota. Także się opłaca. Zawsze dodatkowe kill, dodatkowe punkty, czy tam pieniążki. Czy tam właśnie pieniążki. Matko Boska, dużo panterek tutaj było. Co tam Challenger? Się troszeczkę chyba wystraszyłeś się czegoś. Tam chyba nie przejedziesz, bo tam jest moje ciało. Ale chyba wtedy przejedziemy. Tylko już to jest gorzej. Ponieważ jest to bardziej otwarte pole. Co mi się nie po... Dobra. Bomba. Aha. O Jezu, podwójnie dostałem. Aha, bo Fantagę się zespi się dopiero. I tyle. Czyli mogę wziąć ten mniejszy zestaw. Za mniejszą ilość punktów. I chyba tak zrobię. Nie wziąłem tego większego zestawu, bo już by nie było mnie stać na punkty. Tak więc no... Ktoś chyba strzela z porodki, bo tutaj są wybuchy odłamkowe. I trzy samoloty w powietrzu. Ojojoj. Cześć Tajfun. Coś tutaj mamy. Ale kurde... Jezus ma... Ten spadek to zawsze tak się buja, jak jesteśmy za szybko. Także ciężko wycelować. O! Me!
A 410 się pojawiło. A, fajnie. Nie zrzuciłem bomby, bo i tak by nie trafił. A po to wychodzimy. Nie, mam chyba na M61. Okej. O! Powtórka? Ty mi to wybrałeś? Okej. Czyli mamy powtórkę tą samą bitwę. Tak, tylko tym razem już będziemy mieli tą lepszą amunicję. No cóż. Ja jeszcze zamknę tylko okno, także przepraszam, bo jakbyście, nie wiem, słyszeli na przykład karetkę albo coś w tym stylu, to żeby wam nie przeszkadzało. Bo jest niedaleko mnie tutaj trasa, także to troszeczkę tak słychać jednak samochody. Czyli tylko Niemcy są i Szwedy. I mamy tier chyba 5-7, tak, mamy 5-7. Czyli ta sama mapa, tylko jeszcze wyższe tiery. Przepraszam. Także Gedzin fajnie się bawi, tak samo jak z tymi pociskami. No i ogólnie to już jest nowa wersja tej gry, czyli nowe drzewko się, to znaczy nie nowe drzewko, a dużo nowych pojazdów się pojawiło z kraju EPA. Czyli Bytowcy dostali dość dużo nadwyżkę nowych pojazdów, jak na przykład te kołowce różne. Też tam czołgi podstawowe dostali. No i to nie tylko, ale najciekawszy moim zdaniem ten pojazd, jaki się pojawił się tej nowej aktualizacji, jest to nasz polski czołg, a raczej polska modyfikacja Leoparda 2.4, czyli Leopard 2PL. Tego sobie teraz go badam, bo to jest pojazd dywizjonowy na 10.7. Także ładnie się prezentuje. Co? Sejo, naszło? Kampi? Może jeden. Nie no, ja wyjdę od razu. Się zagadałem, nie zauważyłem. A to jest ta nowa mapa, co się pojawiła właśnie w tej aktualizacji. A zawsze myślałem, że jak jest pemka, to znaczy, że jest, są mniejsze tiery. Że tak jakby cel rzuca, ale chyba widzę, że Gedzin w tyłek robi. Ale chyba teraz jest down tier. W końcu. I jak zauważyłem na tej mapie, to chyba tutaj lepiej pojechać, bo tam jest bardzo duże skupisko graczy. Więc dla T14 będzie to idealnie. I może tym razem jakiś nasz chłop mnie nie pierdyknie. Kurde, zjadł mnie na strzałę. I chyba właśnie strzeli mi wieżę. A to jest trochę dziwne, bo jak taki, nie wiem, tygrys do mnie strzela w wieżę, to ja na przykład przeżyję taki strzał, tylko mam dwóch załogantów, ale nie tym razem. I pewnie się zastanawiacie, co robią po mojej stronie Niemcy, ale teraz Gedzin coś pozmieniał z dawnymi ustawieniami, czy już nie ma pojęcia oś i alianci, tylko po prostu mieszane bitwy, jakbyście grali zręcznościowe, także... Czy jest to na plusie? Moim zdaniem jest to na minucie, bo już się tak przyzwyczaiłem, więc troszeczkę mi się ciężko odzwyczaić. Chociaż to jeszcze nie są symulacyjne, więc aż tak się nie jest. No, także przepraszam za jedną bitwę. Chociaż tam zobaczyliśmy mało, co nieco w akcji. Oczywiście na tych gorszych pociskach, bo teraz mamy te lepsze. Druga bitwa, no to już w ogóle była kijowa. Ją banę naszą. Ale może tutaj już będzie lepiej. No, jak mówiłem, to pojawi się ten Leopard 2PL i troszeczkę innych pojazdów się pojawiło, czy tam odrzutowców, czy zwykłe samoloty.
No i też okręty, rzecz jasna, jeszcze okręty. Bo nic ze śmigłowców się nie pojawiło. O, wszystko zajmują. To trochę kiepsko. A właśnie, są bytoce. Okej. L3 to było. Już jest zdjęte. Boję się... A, nie mają bytoców. Okej. Jezu, ja tutaj już jestem pierwszy raz po tej stronie. Także tutaj na środku mapy. I to jest nie, jakiś KW, który wyjedzie tędy. A ty kule. Włoski Panzer 4. O nie! Jaką musimy zdjąć? Chyba ten nie żyje. Ty nie masz zamka. Skąd? Skąd? Niby stamtąd. A stąd! Chyba tam nie żyje. A, ciebie nie przebiłem, czyli to jesteś chyba plemką, co je? O, masz ten dodatkowy pancerz. O, asysta. To przejmujemy strefę. Uważajmy na samoloty, bo już jakieś są w powietrzu. Dobra, naprawiamy się. I coś się zbliża. Znam pancerz Legię. Włoski. Okej. Coś nawala jakby z parotki, ale to co, nasi? Nie. Mig, tak? Ciekawe. Chińskie M4 i coś jeszcze wyjeżdża? Su-122. Mamy 5 kili, jak widzicie T-14 jest bardzo dobre na swoich tierach. I na niższych. Jest bardzo potężnym pojazdem. To chyba ktoś był, ale nie widać go. A w ogóle wiecie, czym się kojarzy ta mapa? Z grą, która nazywa się Soviet Republic. O co mi się kojarzą się te takie klimaty. O, mamy tutaj Ziła, czyli Ziz. Ziu albo Ziz. Jeszcze chyba już na pewno pomyliłem nazwę, ale tutaj wersji czystelny. Jak Soviet Republic. A tutaj mam chińskie M4. N24. Tak, chińskie M4. Chińskie N24 właśnie. Które? Strzyjęło z dymnego. Okej. Mariuszku, chodź tutaj. No bo chodźmy na punkt B. Albo nie trzeba, bo chyba już zajmują. Cześć, Hece. Cześć, bomby? Oj, 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 oj.
Oj. No to się troszeczkę ponaprawiamy. Jak tam PC? No, a też nie ma z gościńcy. Chyba jestem naprawiony. Też już wtedy? Nie wiem czemu mnie nie widziało, jak byłem jego już na mapie. Bo jestem za blisko spawna. Czy tam jest czołg? Czy mi się wydawało? Może mi się wydawało? Nie, jest czołg. Oj, niedobrze, że mi tak odwróciłeś lufę. L11. Psi! Ale nie wiem, po co ze mną walczysz. Szczerze ci powiem. No właśnie. Jako słabiej przebiłem. Dobra, porozmawiamy troszkę. Wydaj strzałk. Nie ma. 10 kili. Wow. A ktoś przejął punkt C, w ogóle teraz zauważyłem. Nie wiem, czy ktoś się tutaj zespi, czy ktoś się tam zespi. I chyba mi HC pomógł z tym też się, bo jakby nie objechał, to już by mnie przebił od boku. A nie jestem pewny, czy to Hece mi pomógł, czy ktoś inny. A teraz dlaczego spam campie? A dlatego, że już jest tak, jest koniec bitwy, więc chciałbym mieć jak najwyższy wynik. Więc dlatego. Bo jeszcze jest, jak widzicie, końcówka bitwy. Trzech graczy zostało, z czego jeden to chyba jest w samolocie. Taka porozbrałem drzewka, aby widzieć ich pole respawnu. Oczywiście mogę jeszcze dostać od tamtej strony, ale tam są też już nasi, więc raczej wątpię. O, pelotka tam. Jeździ sobie. Co hece? Jak 9 zabił LVT. A poza tym co to robił LVT? No, jak widzicie, piękny zarobek, bo to jest w wysokości 69 tysięcy. 5 tysięcy poszło na N26 Pershing. Jednym słowem, piękna bitwa. Także jeszcze ostatnią bitwę stoczymy już w tym odcinku. I mamy Polskę. Tylko jakie tiery są?
Chyba lekki uptier na 5-0, bym powiedział. Więc nie jest źle, więc możemy zespić się na spokojnie te 14. Tylko pytanie, czy mają bytowców? Nie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego się martwimy bytowcami? A ponieważ jak czasami jestem po stronie Niemiec, to bytowcy są po przeciwnej stronie, a bytowcy są, jakby to powiedzieć, najgroźniejszą nacją, która może mnie najbardziej przebijać. Zaraz po Szwedach. Raczej bytowców i Szwedów to chyba mogę dać na równi. Jedni i drudzy mają taką potężną penetrację. No, czyli tak to się uśmiecha. O, to jest ten... Tutaj macie. To jest ten właśnie nowy pojazd, czyli ten pojazd z RPA. Nie wiem, czy on się tutaj zespił. Zespił się na dole. Więc go nie pokażę. Ale tak, widzicie na pewno już Panzer 4G włoskiego. To jest właśnie ten nowy pojazd, co się pojawił w tej aktualizacji. I na razie to tyle. Spotkaliśmy z tych nowych pojazdów. O, czy nasz kochany samochodzik zabił? No cóż, bywa. Dziwne, że nic tutaj nie przyjechało. Jestem zdziwiony. A czekajcie, może zahamuję, może coś tu tak wjechało. Albo i nie. To może tutaj? Też nie. Gdzie oni są? O, coś tutaj mamy. O, Szwed. To bardzo groźny Szwed. Nie strzelaj, bo jest martwy. Szkoda amunicji. No cóż, no to skoro tak wrogowie to zaplanowali, to ja będę ich wybijał, ci którzy będą się respić, aby nasi nie mieli problemu z posiłkami. Tylko by mogli... O nie. A to jest jedyny pojazd, który najbardziej by mnie przebił, czyli IKV-103 z hitem. Fajnie, że go spotkaliśmy. Dobra już, żeby to nie była taka krótka bitwa, to weźmy M6. IKV, jeden z najbardziej groźnych pojazdów, jest na 5-0. Hit, który przebija 300 mm, także zbalansowany pojazd. Jeżeli kurde dać hita na 5-0, no to już naprawdę trzeba być mistrzem tej gry. Tak. I dlatego mnie tak wydymał jak chciał. Mój pancerz nie istniał dla niego. Chociaż dziwne, że go nie przebijałem go z karabinką, bo mam 10 mm, a mój 50 kar przebija 36. Ale już, co dobra. A tam to chyba punkcie sobie jeździ. I coś tam mnie strzeliło. Jeszcze trochę wyżej trzeba dać. Ale ja go nie trafię chyba. Kontować. I coś tam bywali. I znowu dostawę. A co to jest w ogóle? Marder.
Się Malduś tam kampi na naszego spawna. Gdzie on jest dokładnie? O, fajnie, przybył, nie? Dobra, strzelałem go w końcu. Tylko szkoda, że mam dwóch załoganców. Tam. No to słabiej trochę. No to troszkę słabiej. Pojadę na punkt, aby odnowić sobie załogę. Albo nie odnowić sobie, bo coś wjechało. To trzeba będzie to wybić najpierw. Tylko co tam wjechało? Tutaj się kryje. Pójdzie. Ani sobie obierze. Dobra, załogę sobie odnowiłem. Także trochę lepiej jest, oczywiście jest ta beda, co była wcześniej z IKV 103, jak byłem w T14. Chyba to jest ta. Chyba to mógł być zawsze inny gracz, ale ktoś tam był z bedy. O Jezu, i tutaj ciał. Okej, 8-8 nie żyje. Mamy tutaj Panzera, którego musiałbym tak wycelować, by jeszcze odbił. Tam mieliśmy Szweda. Siedem killi. Jest okej. Troszkę tędy pojedziemy. Tak mniej więcej. Au. No i stuk. A, i tak bym zginął, bo jeszcze od tyłu. Stuk mnie gdzie przebił? A, tak mnie przebiłeś. No to samolot. Tylko te wyposażenie. Czyli tysiaczek, 500 i jeszcze rakiety. Także bogate wyposażenie. A, ktoś go zabił. No to fajnie. Także nasz kochany dzbanek jest tutaj do dyspozycji. I jakaś tutaj pelotka jest oczywiście w powietrzu. To znaczy nie w powietrzu, a tam na punkcie. Strzela do naszego zero.
Trafienie krytyczne. Naprawdę. Tamta bomba nie trafiła, bo gdzie spadła? A, okej. Oj, 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 oj. Troszkę blisko było. To odwracamy. A, coś tutaj mamy. To jest pomcia. Ale słyszę samolot. To nie jest nasz. Oj, oj, oj. Co to jest? Ba. Wyczerpanie paliwa. Oj, o, oj, oj, oj. Skręcaj. C202 chyba to jest. O, ktoś go trafił. Dobrze. Dobrze, dobrze jest. Tutaj mamy pumpcie. A nie ma jak się odwrócić oczywiście. I nie wiem czy zdążę, bo zaraz będzie koniec bitwy. Znam samolot? Znowu. O! Jeszcze zginąłem pod koniec. No to już jest koniec bitwy tak naprawdę. 122 punkty, 38 i koniec. Także wygrana. A no właśnie. Dobra, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, no i komentarz. Znaczy nie komentarz, a dzwoneczek, no, abyście byli na bieżąco. Także z tej strony był Odkrywca Radik i co? Trzymajcie się. Cześć.